Witam Was bardzo serdecznie. Niestety pan Patryk Rojewski jest niedysponowany. Ja nazywam się Adam Jensen i zastąpię go w dzisiejszym wydaniu Inforojków. Kazał przekazać Wam kilka informacji. Mianowicie jest taka propozycja, iż jeśli Patryk Rojo nie jest w stanie odpowiadać na niektóre Wasze pytania, nie ma czasu, bądź zwyczajnie tych pytań jest zbyt dużo, zawsze możecie udać się na kanały osób 1, Teran i Keisai TV. Są to osoby, które powiedzmy widać, że analizowały, były na bieżąco ze wszystkimi materiałami Roya, wiedzą, powiedzmy, dysponują informacjami na jego temat, by udzielić Wam informacji na nurtujące Was pytania. Jeśli widzicie, że Rojo nie odpisuje przez jakiś czas, bądź macie wrażenie, że wiadomość do niego nie dotarła, zawsze możecie spróbować zapytać tych dwóch jego oficjalnych pomocników. Powtarzam, jeden, Deran i Keisai TV. Rojo nie odpowiada za to, co napiszą. Wierzy im, że udzielą wam prawdziwych informacji wynikłych z analizy i obserwacji jego materiałów. Kwestia kolejna to interaktywny pulpit, który wita Was za każdym razem, kiedy wchodzicie na kanał Roya. O co chodzi? Go się klika. Tak, on jest interaktywny, jak sama nazwa wskazuje. Jest on jakby taką atrakcyjną formą playlisty, która jest w stanie bardzo intuicyjnie przenieść Was do interesującej Was listy tematycznej. Także korzystajcie z niego śmiało. Dla ułatwienia na pasku z prawej strony znajdziecie ostatnio przesłane pliki. Także w centralnej części, w ramach interaktywnego pulpitu, znajdziecie wszystkie playlisty, zaś z prawej strony na liście znajdziecie wszystkie ostatnio załadowane. Wszystko, byście mieli łatwość w poruszaniu się po kanale Roya. Kwestia kolejna to mój awatar. Było kilka pytań. Roya, awatar. Było kilka pytań co do jego awataru. Mianowicie, na tym awatarze znajduje się on. Tak, to jest on w zbroi paintballowej. Możecie zawsze zobaczyć galerię, w której bierze udział, na jego oficjalnym koncie facebookowym, z którego możecie się odnieść z oficjalnego topowego banera na samym kanale. Tam zobaczycie, jak ten awatar się narodził, jak wygląda. Znajdziecie tam też galerię z całej sesji zdjęciowej, w której Rojo brał udział. Rojo obiecał również, iż jeszcze dzisiaj odpali nowy cykl w ramach Rock and Rojo, czytanie wierszy od fanów. Także nadsyłajcie śmiało, nie zostaną one pominięte, zostaną one odczytane. To by było na tyle w ramach Inforojków. Było mi niezmiernie miło. Rojowi pewnie też by było, gdyby tu był, ale gra w grę wiadomą. Ja też idę grać w grę wiadomą. Trzymajcie się.